Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Odejmie hańbę swojego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto Słowo Boże. Powieczne czasy zamieszkam u Pana. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełen po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie. Alleluja. Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu, już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłał w drodze. Na to rzekli mu uczniowie, skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich, ile macie chlebów? Odpowiedzieli, 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął te 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał. Dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Oto słowo Pańskie. Na samym końcu tego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza usłyszeliśmy takie sformułowanie, że wszyscy się najedli do sytości, a z pozostałych ułomków zebrano jeszcze 7 pełnych koszów. Zawsze mnie intrygowało, po co ten dopisek się tutaj pojawia. Dziś rano rozważaliśmy o 9:00 dokładniej na ten temat. Chciałbym jeszcze teraz wieczorem kontynuować, ponieważ pojawiło się słowo kosz. Otóż to pojęcie pojawia się również w Dziejach Apostolskich. To jest taki kosz wiklinowy, który nazywa się po grecku spyris. To jest duży kosz, większy niż chyba na bieliznę, skoro jest mowa w Dziejach Apostolskich, że w takim koszu właśnie Paweł zmieścił się z całym ciałem, będąc spuszczonym poza mur Damaszku, kiedy uciekał przed ścigającymi go Żydami. W takim koszu zapewne oderwał się najpierw od ziemi, bo musieli go wciągnąć na linach uczniowie i później spuścili go za mury. Kosz pomógł mu po prostu w powietrzu poszybować poza mury Damaszku. Jakże to symboliczne. W koszu iść do nieba? W koszu nikt nie chciałby się znaleźć, bo byłby to wstydliwy incydent. Nikt by nie chciał się przyznać, że się go uważa za śmiecia albo że wyrzucono go do kosza po urodzeniu na przykład. A przecież tak swoje życie właśnie zaczął na przykład Mojżesz, właśnie w koszu. Ileż wstydliwych, takich śmieciowych incydentów mamy za sobą, które chciałoby się wyrzucić gdzieś do kosza, gdzieś w cień, w jakiś kąt, żeby zapomnieć o nich. Bóg jednak pragnie nas przeprowadzić również przez wstyd do swojej chwały i właściwie to jest jedyna droga do Jego chwały, przez przyznanie się do tego, co nas zawstydza najbardziej, przez zasłonę hańby, przez taki całun śmiertelnego skonfundowania. Dlatego dzisiaj Izajasz prorokuje właśnie w takich słowach, że Bóg w czasach mesjańskich przez swojego sługę, czyli przez Chrystusa, Mesjasza, zedrze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Ten kontekst zniszczenia śmierci jest bardzo istotny tutaj, dlatego że to proroctwo Izajasza jest jakimś widzeniem, wizją proroczą również tego, co Bóg dopiero ma w zamyśle, czyli samej Eucharystii, sakramentu Eucharystii. I wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Odejmie hańbę od swojego ludu. Co to jest ta zasłona i całun w proroctwie Izajasza, które okrywają wszystkie narody? Czy to zasłona, chusta, całun? To może to są jakieś prorockie wizje tego, co możemy zobaczyć na przykład w Manopello albo w Turynie? Całun turyński i chusta z Manopello bowiem dowodzą, że oblicze i ciało Jezusa
niczym światło prześwietliło owe tkaniny, nie odwijając ich. To bardzo właśnie zdumiało Piotra i Jana, kiedy weszli do grobu, że te tkaniny nie były odwinięte, tylko były złożone. A zważywszy na fakt, że jeszcze była tam ta masa przyniesiona przez Józefa z Arymatei, masa z Olesu i Miry, która ważyła gdzieś około 30 kg, to ktoś, kto wisiał na krzyżu przez kilka godzin i później jeszcze siedział w grobie, to nawet gdyby to była śmierć kliniczna, nie byłby w stanie tego odwalić, po ubiczowaniu jeszcze zresztą. On prześwietlił to wszystko, przeszedł jak światło. Żydzi grzebali swoich umarłych nie w trumnach, ale w całunach ich ustach. I w kontekście tej wizji o uczcie Izajasz pisze, że przy tej uczcie zostanie raz na zawsze zdjęta hańba śmierci. To jest adres do Eucharystii. Interesujące, że przejawem hańby i wstydu w starożytności, zresztą do dzisiaj, jest zasłanianie twarzy. Jest taki gest zasłanianie twarzy. Gdy ktoś przeżywał wstyd albo hańbę, gdy tracił godność, gdy był skazywany na śmierć, również zakrywano mu twarz. Kiedy się prowadzi skazańca na przykład na powieszenie, zakrywa mu się twarz. Śmierć jest utratą twarzy. Utratą prawa do manifestowania swojej godności, bo przez twarz człowiek wyraża swoją godność. Zauważcie, to jest właściwie jedyna część ciała, którą nigdy nie zakrywamy, bo nawet na ręce kładziemy rękawiczki, a przecież twarzy nie zakrywamy nigdy, nie. Można na głowę czapkę włożyć, nie, ale twarzy nie. Bo przez to człowiek wyraża swoją godność ludzką, prawda? Natomiast śmierć, ktoś umiera, zakrywa mu się nawet twarz. Jest prowadzony na śmierć, zakrywa mu się twarz. O co chodzi? Śmierć jest radykalnym skumulowaniem ludzkiego wstydu. Skumulowanie wstydu i hańby staje się śmiercią, może inaczej powiem. Być może zwyczaj zakrywania twarzy umarłego to wyraz zaprzeczenia śmierci. Być może. Nie chcemy jej uznać, nie chcemy jej oglądać, nie chcemy jej przyjąć. Uciekamy przed jej degradacyjną mocą. Tymczasem Jezus Chrystus w specyficzny sposób zdarł całun i tą chustę, którą możemy oglądać w Manopello czy w Turynie. Właściwie przeniknął przez tę zasłonę śmierci, przez hańbę i wstyd, prześwietlił to wszystko. Proroctwo Izajasza więc uwydatnia charakter uczty na jakiejś górze, bo jest tam mowa o jakiejś uczcie, ale charakter atanatyczny, co to znaczy? Sprzeciwiający się śmierci. Thanatos to jest śmierć. No i alfa privativum, czyli to, co jest przeciwne śmierci. Którą widział w swojej wizji na górze. Ofiara Chrystusa stała się ucztą ożywiającą, sprzeciwiającą się śmierci i ją pokonującą. Eucharystia jest przede wszystkim sakramentem przeciwnym śmierci. Niewątpliwie jego proroctwo, proroctwo Izajasza, odnosi się do Eucharystii, która jest też ofiarą. Eucharystia daje moc przezwyciężenia śmierci, najpoważniejszego wydarzenia, które budzi najpoważniejszy lęk w człowieku i staje się, jak powiedziałem, kumulacją wstydu i hańby. Teolodzy nawet swego czasu mówili o skandalu śmierci. Co to znaczy? Że ona w ogóle zaistniała na świecie, śmierć, to jest skandaliczne, bo jest bezsensowne, nie do pomyślenia. Jest czymś, czego w żaden sposób nie chciał i nie chce Bóg. Śmierć to spiętrzona hańba, spowodowana komasacją nieprawości całej historii człowieka. Na przykład w kulturze japońskiej, o czym wszyscy wiemy, samuraj, który zhańbił się, czyli wszedł we wstyd, nie mógł inaczej postąpić, niż popełnić seppuku, czyli popełnić samobójstwo. Ten ostatni gest przywracał mu honor, no w rozumieniu tej kultury. Wielu z nas przeżyło śmierć bliskich nam osób i zawsze wtedy człowiek jest skłonny do poszukiwania winnego albo w sobie, albo w kimś. Ktoś coś zaniedbał, lekarze być może zawiedli, albo naprawdę, albo nie naprawdę. Trzeba kogoś obwinić. Ktoś nie był za blisko, ktoś zapomniał dać lekarstwa, ktoś inny nie dopilnował chwili zgonu. Jakby można było przed tą śmiercią uciec. To zawsze jest takie trochę zaślepione, chociaż nie w pejoratywnym znaczeniu tego słowa, tylko po prostu takie na ślepo poszukiwanie. O
Owszem, śmierci jest zawsze ktoś winny, tylko kto? Bóg? Otwieram Księgę Mądrości i w pierwszym rozdziale, w 12 wierszu czytam tak. Napisane jest to bardzo wyraźnie. Nie dążcie do śmierci przez swoje błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami, bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Gdzie indziej w Księdze Mądrości, w 2 rozdziale, jeszcze raz autor mówi tak. Śmierć weszła na świat przez zawiść, przez zazdrość diabła. Doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Na tle tego komentarza do Izajaszowych słów liturgia ukazuje nam cud rozmnożenia chleba. Nie jest to tylko jakieś zaradzenie deficytom artykułów spożywczych bynajmniej. Jest gestem Boga zaadresowanym w przyszłość, w której ujawnia się na razie projekt, ale wkrótce w przyszłości już niedalekiej objawi się realizacja tego projektu sakramentalnego Eucharystia. Owszem, jest to sakrament uzdrowienia, jak mówi katechizm. Ale za mało się ciągle jeszcze podkreśla moim zdaniem ten atanatyczny charakter sakramentu Eucharystii, czyli sprzeciwiający się śmierci. Wyraz boskiego sprzeciwu, triumfalnego sprzeciwu wobec śmierci, jaki Bóg w tym sakramencie ukrył. Eucharystia to po prostu boskie nie wobec hańby śmierci. I nie jest przypadkiem, że ostatecznie Jezus ustanawia Eucharystię bezpośrednio przed aresztowaniem, a co za tym idzie przed swoją śmiercią, którą przezwycięży zmartwychwstanie. Judasz, który nie dokończył, że tak powiem, pierwszej mszy świętej, bo wybiega dopiero w co rozpoczętej pasrze, czyli Eucharystii, tenże Judasz, który wybiega w nocy, w ciemnościach, zaraz po rozpoczęciu, tenże Judasz, cóż robi? Odbiera sobie życie samobójczo, nie mogąc znieść hańby i wstydu swojej zdrady. Nieuchronność doznania śmierci zostaje w Eucharystii pokonana niemożliwością uniknięcia zmartwychwstania. Skoro śmierć już jest nie do uniknięcia, to Bóg postanowił zrobić coś jeszcze innego. Nie możesz uniknąć przezwyciężenia śmierci, czyli zmartwychwstać, jeśli bierzesz udział w Eucharystii. Przez komunię. Jeśli więc bierze się udział w komunii z tym, który przedarł się przez całą śmierć, przez zasłonę wstydu, co możemy oglądać w Turynie czy w Manopello, to cóż może mi się stać jeszcze? Ten wyjątkowy, mistagogiczny, to znaczy wprowadzający w tajemnicę charakter wydarzenia, ukazuje choćby struktura liczbowa tego cudu. Stąd też w tym tekście pojawia się nieustannie liczba 7. 7 chlebów, 7 koszów, 3 dni i 4000 ludzi, czyli też 7. Jakby w antytezie do 4 szóstek być może, ale być może nie. Nade wszystko najdoskonalsza doskonałość pożywienia ludu Bożego. Pożywienia, czyli ożywiania. Dlaczego wyeksponowano te cyfry? Wiem, czym jest 7 chlebów, ale czy wiem, czym jest 7? Sama liczba jest abstrakcyjna, prawda? Nie ma czegoś takiego jak 7. Jest 7 chlebów, ale czegoś takiego jak 7 nie ma. Gdzie jest 7? Sama liczba w sobie wydaje się nie istnieć, a jednak bez niej nie można powiedzieć, ile jest chlebów. O co mi chodzi? Że samo 7 wydaje się być czymś nieuchwytnym, niewidocznym. Bo gdzie jest 7, samo w sobie 7? Widzę chleb na patenie i wino w kielichu, tak? Ale nie widzę, że jest ciało i krew Jezusa. Widzę, że jest 7 chlebów, ale samego 7 nie widzę. To odnosi naszą uwagę do sakramentu w ogóle. Są one widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, niewidzialnej interwencji Boga w widzialny świat. Żeby to przybliżyć, trzeba posłużyć się obrazem, który potrafimy zobaczyć na każdym lotnisku, na przykład we Wrocławiu. Choć nie można w nim zobaczyć tego, co najistotniejsze. Gerhard Lochwin genialnie przybliżył tę tajemnicę sakramentalną, czyli sakramentu, a szczególnie Eucharystii. Pisze tak. Stoję gdzieś na lotnisku w Monachium. Właśnie wchodzą ludzie, którzy odbili długi lot ze Stanów Zjednoczonych.
Na czekających czekano ponad godzinę, gdyż lot się opóźnił. Wszędzie oglądam burzliwe sceny powitania. Tuż przede mną obejmuje się jakaś para zakochanych. Przytulają się do siebie, jak gdyby nigdy już nie mieli się uwolnić od swych ramion. Widzę łzy. Pomiędzy uściskami przyglądają się sobie, jakby chcieli się upewnić, że druga osoba rzeczywiście tu jest. Mamy tu do czynienia z widzialnym znakiem, który wyraża coś niewidzialnego. Widzialne to objęcia, pocałunki, słowa szeptane do ucha. A czym jest niewidzialne? To miłość między dwoma osobami. Wspólnota, czyli komunia dwóch osób. To, co niewidzialne, musi wyrazić się poprzez to, co widzialne. I tak samo to, co widzialne, potrzebuje niewidzialnego dla pełni. W innym razie bowiem uściski byłyby bezduszne i jedynie zewnętrzne. Jezus też obejmował uczniów, błogosławił, dotykał chorych, pozwolił się kobiecie wymyć nogi swoje nawet włosami, śliną, uzdrawiał ślepych, brał w objęcia dzieci, nawet Judaszowi pozwolił się ucałować i uścisnąć. Nawet bogatego młodzieńca, któremu było szkoda porzucić bogactwo, objął z miłością. A tam na lotnisku owa para w uścisku wyraża to samo. Powitanie widzialne i niewidzialną miłość. Mężczyzna dopiero co wylądował w samolocie zza Atlantyku. Wprost jakby z nieba, chciałby się powiedzieć. Ściska swoją ukochaną i z radości unosi ją w górę. Odrywa ją od posadzki, w ramionach ją trzyma. Ona podrywa nogi, zgina w kolanach, wisi na jego szyi, objąwszy go ramionami, ściska go. Razem w koło kręcą się, ona unosi ponad ziemię swoje nogi w jego ramionach. Miłość odrywa od ziemi pełnej cmentarzy. Miłość tę mamy właśnie w Eucharystii. To jest uścisk Jezusa, który wylądował z nieba, by nas oderwać od ziemi i uściskać w miłosnych ramionach i nigdy już nie wypuścić. To jest komunia. Widzialny znak niewidzialnej miłości. Na ziemi, jak wiemy, jest więcej mogił i cmentarzy niż piekarni do wypiekania chlebów. Ale Bóg potrafi nas oderwać nie tylko od sił praw ciążenia, które zdefiniował już w XVII wieku Isaac Newton. On potrafi nas oderwać nawet od śmierci i dlatego przyjmujemy eucharystyczne ciało Jezusa, komunię świętą, aby ta sama moc ducha, która wyrwała go spoza całunu i zasłony grobu, uaktywniła się w nas. Eucharystia nie tylko wypełnia egzystencjalną pustkę człowieka, miłością Boga, nadaje sens naszemu życiu, uzdrawia ciało i duszę i sumienia i uczucia, ale nade wszystko odrywa nas od tej planety cmentarnej. Jest sakramentem atanatycznym, sakramentem sprzeciwu wobec śmierci. Ludzie, którzy zebrali się tam nad jeziorem, byli chromi, ślepi, okaleczeni, głusi i zapewne jeszcze wielu innych ułomnych. Zanim Jezus dokonał cudu rozmnożenia, najpierw ich wszystkich uzdrowił, czyli przemienił, a mówiąc innym językiem, konsekrował, jak znikomy chleb przemienia w swoje ciało na ołtarzu. Zanim połamał chleb, by go rozdać po błogosławieństwie, najpierw uzdrowił, przemienił życie połamanych ludzi, złamanych w sercu, załamanych swoją kondycją. Pewnego wieczoru powie znowu, łamiąc chleb, to jest ciało moje. I odtąd już życie każdego przyjmującego tę komunię, konsekrowany chleb, będzie nabierało wyjątkowych cech. Z jednej strony ułomki, które zostały zebrane po tym cudzie, to co ułomne, i pozostawione. A z drugiej to, co te ułamki wyrażają, obfitość, nadmiar łaskawości Boga, bo aż 7 koszów i to ogromnych koszów zostało jeszcze pozostawionego chleba. Moc cudowności Boga objawia się w słabości braków ludzkich. Pan w nas, ułomnych, ułomkach tego świata, właśnie chce ujawniać swoją obfitość łaski, swoją moc oderwania nas od planety pełnej cmentarzy. Daje znak nie tylko w tym tekście, ale i konkretnie w ułomnych tego świata, którzy stali się świętymi potrafiącymi żyć
dosłownie w oderwaniu nawet od prawa ciążenia odkrytego przez tego Newtona. I chcę wam przypomnieć dzisiaj wieczorem na ostatnim naszym spotkaniu postać świętego Giuseppe z Copertino, Józefa z Kupertynu, który przede wszystkim przy eucharystycznym stole, przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, miał zwyczaj pewnego nieopanowanego zachowania. A zaczęło się jego życie jak najbardziej ułomnie. Czy coś na ten temat może nam Duch Święty powiedzieć o naszym życiu? A jak najbardziej. Ojciec Józefa był stolarzem i nawet nie miał czasu zajmować się swoim synem. Rodzina była tak biedna, że mieszkanie zostało zajęte z powodu długów, jakże częste wypadki również w naszej polskiej rzeczywistości. A Józef urodził się w stajni jak Jezus. Nie był dobrym uczniem w szkole, był prostym chłopakiem, który irytował nauczycieli. Nie kwalifikował się do tego, by zostać studentem nawet prowincjonalnej szkółki. Sprawiał wrażenie kogoś, kto jest pozbawiony nawet pośrednich uzdolnień i nawet jego aparycja rodziła podejrzenia, czy aby jest zdrowy umysłowo. Był okropnym fajtłapą, budzącym albo irytację, albo śmiech u innych. Ułomek całą gębą i to dosłownie. Na skutek częstych takich zawieszeń się w powietrzu, które definiowano jako jakieś problemy z psychiką, a tak naprawdę były to stany ekstatyczne, nazywano go w młodości bokaperta, czyli rozdziawiona gęba. Sam siebie nazywał też osłem albo bratem osłem. Matka po prostu go nie lubiła. Wstydziła się syna, bo często schodził z trochę opuszczoną szczęką i wystawiał wszystkie zęby na wierzch. Może nawet czuła do niego odrazę. Zapewne było spotęgowane to też jego chorobą, jaką przetrwał w dzieciństwie, kiedy jego ciało było przez jakiś czas pokryte złośliwymi wrzodami i ranami. Uleczony został dzięki oliwie z lamp w sanktuarium Matki Bożej w Galatone. Gdy wstąpił do zakonów kapucynów, bardzo szybko z powodu nieudolności wyrzucono go, bo potrafił podczas posługi w refektarzu, czyli takiej jadłodajni zakonnej, popadać w jakieś dziwne stany, upuszczać z rąk sztućce, półmiski, wazę, nawet oczywiście z zupą, talerze. A więc to się wszystko tłukło, więc skorupy przyczepiano mu następnie dla opamiętania na habicie, żeby się opamiętał. No oczywiście się nie mógł opamiętać. Te inne wydawać by się mogło ułomności doprowadziły do tego, że w końcu wyrzucono go z zakonu. Kiedy został zmuszony do zdjęcia habitu, wspominał później, że odczuwał to tak, jakby mu zdzierano skórę. Rozczytując się w szczegółach jego życia, myślałem o tych wszystkich, którzy są drugą kategorią. O tych wszystkich nieudacznikach, beztalenciach, o sobie. Czy nie za łatwo i na siłę ich upychamy kolanem do szufladki z etykietą rozdziawiona gęba? Zapominając o woli Boga, który postanowił upokorzyć mądrych tego świata głupotą głoszenia Ewangelii i który w koszach potrafi znaleźć nie śmieci, ale najcenniejsze perły. Czasem nawet dać komuś kosza to pomóc mu odnaleźć miłość Jezusa. Zakon więc go wydalił, bo nie nadawał się do życia zakonnego. Wywalono go, więc jak śmiecia, do kosza. Józef wyszedł z klasztoru. Nie mógł odnaleźć części swojego dawnego świeckiego ubioru, miał niekompletne ubranie, szedł drogą bez kapelusza, bez pończoch, bez obuwia, boso. Widok takiego dziwoka najpierw sprowokował psy. Rzuciły się więc na niego, podarły mu pozostałe części ubioru. Pasterze napotkawszy go, wzięli go za złodzieja i gdyby nie interwencja jednego z nich, zostałby dotkliwie pobity. Jeszcze nie ochłonął z emocji, został natychmiast zaatakowany przez żołnierza, który wziął go za szpiega. Jeszcze nie doszedł do domu. Lekcja upokorzenia była dość surowa, ale bez niej nie ujawniłoby się w nim to, co było cudowne, a ujawniwszy się, Józef nie umiałby bez tylu przeżytych upokorzeń uniknąć pychy i nie zdołałby nie przypisać sobie chwały czynów, jakich Bóg przez niego później miał dokonywać. Jeśli ktoś z was ma teraz właśnie etap koszowy i wszyscy go traktują jak śmiecia, albo dostał właśnie kosza w miłości, albo natrafia na same niepowodzenia, to najwidoczniej Bóg przygotował dla ciebie
wyjątkową chwałę w przyszłości. Ktoś powiedział tak, że Bóg nie może całkowicie użyć jakiegoś człowieka do wielkich, największych dzieł, dopóki ten człowiek nie zostanie głęboko zraniony. Im głębsze rozerwanie, tym doskonalsza konsekracja, czyli przemiana takiego człowieka czeka. A żadne rany nie bolą tak, jak te zadane od kochanych przez nas ludzi, od których oczekujemy uleczenia naszego serca. Kiedy krzywdzi cię ktoś, kto cię nienawidzi, nie dziwisz się. Ale jeśli krzywdzi cię ktoś, kogo kochasz, to możesz już odkryć tylko Boga. Kiedy Giuseppe przybył do Vitrary, rzucił się jak marnotrawny syn do nóg wuja, który jednak go wypędził z domu, czyniąc mu wyrzuty z powodu długów, jakie jego ojciec narobił w Kupertynie. Odrzucił go, jak wyrzuca się zeschnięty chleb, niedojedzony, niepotrzebny zakalec. Jak się wyrzuca śmiecia do kosza. Kiedy wreszcie stanął przed matką, ta mu powiedziała tak: wypędzono cię ze świętego miejsca, wybieraj między więzieniem a wygnaniem, inaczej umrzesz z głodu. Przyjemne przywitanie mamusi, jak podaje Ernesto Hello. Niechciany przez nikogo, przeganiany z miejsca na miejsce, podjął decyzję, by jeszcze raz spróbować dostać się do zakonu i w 1625 roku wyruszył do franciszkanów Grotella, gdzie został stajennym. Z czasem okazywał się coraz bardziej pomysłowym, użytecznym, aż w końcu pozwolono mu, nie bez protekcji, przystąpić do egzaminów dopuszczających do święceń. Józef zdawał się być nie tylko pozbawiony zdolności, ale też miał słabą pamięć. Nie był w stanie wytłumaczyć żadnego fragmentu Ewangelii, oprócz jednego. Błogosławione wnętrzności, które cię nosiły. Tylko tą jedną tezę na egzaminie umiał, żadnej innej. Stanął więc wpierw do egzaminu na diakona. Biskup otworzył Księgę Ewangelii i trafił akurat na słowa: błogosławione wnętrzności, które cię nosiły. Józef nie mógł powstrzymać się od śmiechu na egzaminie, po czym objaśnił tekst perfekcyjnie. Umiał tylko tę jedną, jedyną tezę i ją właśnie otrzymał. Giuseppe uchodzi dziś za patrona nieprzygotowanych studentów, choć przystępujących do egzaminów. Pozostawały mu jeszcze egzaminy poprzedzające święcenia kapłańskie. Kandydaci zepchnęli rozdziawioną gębę na sam koniec, bo ani aparycji, ani ubioru, lepiej żeby nie kompromitował kursu, jak śmieć w koszu stanął na końcu kolejki. I dziś tak bywa, że znużeni profesorowie odpytywaniem, nieustannym zadawaniem pytań po dłuższym czasie egzaminowania zaczynają być wielkoduszni albo dają się zwieść dobrym przygotowaniem tych, którzy pierwsi przystępują do egzaminów i utwierdzają się w przekonaniu, że wszyscy egzaminowani mają świetną wiedzę. Biskup, który egzaminował kandydatów do święceń wówczas, przekonany był, że wszyscy byli przygotowani. Zrezygnował więc z zadawania trudnych pytań i na końcu praktycznie już o nic nie pytał, a na końcu stał Giuseppe. Wróciwszy do Grotella, Józef przeżył tu 2 lata w nędzy materialnej. Nawet jego szaty przypominały kolekcję dziur i łat, całun wstydu i zasłona biedy. Wstydził się nawet chodzić w habicie, bo tak strasznie wyglądał. Ale też przeżywał chwilę nędzy duchowej, bowiem doznawał pustki wewnętrznej, która nie mijała, lecz ciągle narastała. Co zrobił Giuseppe? Giuseppe skarżył się do Boga, na Boga. Że choć dla niego opuścił wszystko, wystawił go na doświadczenie opuszczenia nawet przez niego. Często więc płakał, nawet jęczał w swojej celi, żalił się Bogu, że dla Boga nic już nie znaczy. Jakże wielu z nas mogłoby się w tym momencie podpisać. Aż pewnego dnia, kiedy odczuwał niewymowne cierpienie w duszy, ktoś zapukał do jego celi. Jezus zamilkł ze wstydu. Nie chciałby ktoś zobaczył go w tak przykrym stanie. Wszedł jakiś zakonnik, którego w ogóle nie znał, nie był z tego konwentu i już nigdy w życiu tej osoby nie zobaczył. I tenże zakonnik zapytał, co mu jest. Oczywiście zdumiony Giuseppe otworzył swoim zwyczajem usta, zwieszając szczękę i za nie mówił. Tajemniczy gość zawiesił na wieszaku nowiutki płaszcz i wyszedł. Józef szybko przywdział płaszcz i w jednej chwili
Jak ręką odjął, cała rozpacz minęła, jak koszmarny sen po przebudzeniu. Płaszcz okazał się całunem radości, zasłoną, która zdjęła jego hańbę i wstyd. Od tego dnia życie Józefa zmieniło się diametralnie. W 1630 roku, podczas mszy świętej, w uroczystość świętego Franciszka, podczas konsekracji, kiedy unosił hostię, nagle Giuseppe uniósł się wraz z hostią ponad ziemię, co widzieli liczni świadkowie. Józef zaczął coraz częściej wpruwać w powietrzu. I w tym momencie myślicie sobie, że udaje. Nie, tak było naprawdę. Szczególnie w chwili sprawowania mszy świętej lub w momentach zachwytu imieniem Jezus na modlitwie porywało go w powietrze. Nie wiem, co na ten temat powiedziałby Isaac Newton, ale on w ogóle za nic sobie miał prawo grawitacji. Jego publiczne lewitacje i różne zjawiska mistyczne ściągały tłumy ciekawskich. Każda cudowność nie tylko zadziwia, ale też niepokoi. Szczególnie tych, kogo, którzy żyją dla świętego spokoju w klasztorach. I tak właśnie Józef zwrócił uwagę wielu duchownych. Zazdrość łaski Bożej może być grzechem przeciwko Duchowi Świętemu i dopada zwykle kogo? No oczywiście moich współbraci, być może mnie. Ci, którzy nie żyją swoim życiem, nazbyt często interesują się życiem innych w sposób odległy od wyrozumiałości. Napłynęły więc donosy do inkwizycji w Neapolu, że oto Giuseppe fruwa w powietrzu. Więc inkwizycja przeprowadziła dochodzenie. W latach 1636-39 badano lewitację Józefa i choć uznano go za niewinnego, zażądano dla świętego spokoju przeniesienia go. Po wyroku inkwizycji przeniesiono go więc do Asyżu, do klasztoru, o którym od wielu lat Giuseppe marzył, by w nim zamieszkać. Choć nie spodziewał się, że dostanie się tam z powodu wyroku inkwizycji i donosów zazdrosnych duchownych. Był przeszczęśliwy. Wyrok spełnił jego najskrytsze marzenia. Ale tak właśnie bywa ze świętymi, że Bóg dla ich dobra działa we wszystkim, nawet w tym, co wydaje się być przykrym wyrokiem z pozoru. W liście do Rzymian jest napisane w 8 rozdziale. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Wiemy, czyli doprawdy sami tego możemy doświadczyć, jak Bóg zamienia dla naszego dobra wszystkie doświadczenia, które nas spotykają, które wydają się być przykre, na naszą korzyść. Spełniając nawet niewyrażone pragnienia, a choćby i kaprys. W tym momencie mógłbym przerwać i powiedzieć o trzech wydarzeniach z mojego życia, ale za bardzo się wstydzę, w których ktoś mnie oskarżył, ktoś mnie przeniósł gdzie indziej, a dla mnie to były po prostu rozkoszne chwile, chociaż być może te osoby do dzisiaj mają wyrzuty sumienia, że mnie skrzywdziły, a ja im strasznie dziękuję za to. Któż z nas nie przeżył w życiu przykrych decyzji? Oskarżeń, posądzeń, które okazały się w końcu dla nas spełnieniem marzeń. Chyba tylko ten, kto nie patrzy oczami przetartymi chustą Biblii, całunem świętości. Posłuszny Józef zapakował więc swoje nieliczne bagaże i wyruszył do wymarzonego Asyżu, wcale się nie martwiąc faktem, że jest to efekt zazdrosnych posądzeń życzliwych współbraci, oczywiście anonimowych do dziś. Nie pomogło umieszczenie go w celi z niskim sufitem, by nie mógł latać oczywiście. Ograniczenia, jakie spotykają ludzi nieograniczonych w swojej wierze, nie przeszkadzają ujawnieniu się cudownej miłości Boga. Mimo swego odosobnienia i ograniczeń spełniał masę dzieł apostolskich. Swoje nawrócenie przypisywał mu Jan Fryderyk Saski, książę Brunszwiku, Maria Sabołudzka, która była dla niego jak święta Klara, utrzymywała z nim ciągłą korespondencję. Także naszemu królowi Janowi Kazimierzowi doradzał, by w dramatycznych dla historii Polski okresie potopu szwedzkiego powierzył kraj Matce Bożej. Przybywało do niego coraz więcej ludzi, szukając duchowego światła dla swych mrocznych ścieżek, bowiem jego naiwność, jego prostota stała się idealną przestrzenią dla ujawnienia się mądrości Ducha Świętego. Ludzie, którzy żyją w ubóstwie duchowym, nie stwarzają żadnej przeszkody dla Ducha Świętego, by On ujawniał w nich swoją mądrość.
Oczywiście inaczej ma się z tymi, którzy zaufali swojej wiedzy i dali się zwieść zarozumiałości. No przez nich Duch Święty nie ma żadnej szansy przemówić, bo oni zawsze lepiej wiedzą. Ktoś mi powiedział, po zapoznaniu się z życiem świętego Józefa z Kupertyno, że zapragnął być nawet posądzony o cokolwiek, by tylko mógł w nim zamieszkać Duch Święty z takim cudownym bogactwem, pozwalającym latać bez biletu do samolotu na przykład. Być w ramionach Ducha Świętego jak narzeczona na lotnisku, odrywając stopy od ziemi pełnej cmentarzy. Wspaniałe, polatać sobie nad Wrocławem. Nad Wrocławiem i patrzeć, jak ludzie zacierają głowy, to jest dopiero marzenie. Józef więc w najlepsze fruwał w powietrzu, przy ołtarzu, a nawet w czasie brewiarza, czy zwykłej modlitwy, albo rozważania męki Jezusa. Wystarczyło mu zupełnie jak świętemu Franciszkowi usłyszeć imię Jezusa lub Maryi, by doznawać uniesienia widocznego gołym okiem. Uniesienia prawie zawsze zaczynały się ogromnym, głośnym krzykiem, który wydobywał się z jego piersi, trwożąc przez chwilę świadków, a potem, kiedy już wisiał w powietrzu, zauroczony bliskością Jezusa, doznawał widocznego na obliczu upojenia szczęściem. Jemu też towarzyszyło zjawisko osmogenezy, tak jak ojcu Pio. Czyli aromat świętości przenikał jego ubranie, mieszkanie, budząc powszechny podziw. Ponieważ bardzo dużo spowiadał, miał też dar rozpoznawania stanu ludzkich dusz po zapachu. Kiedy spotykał kogoś żyjącego w grzechu, odczuwał odór. A po charakterze tego smrodu rozpoznawał, w jakim grzechu ktoś siedzi. Ludzi zaś przenikniętych łaską uświęcającą informował o ich miłym aromacie i mówił, jakimi cnotami się cechują. Bracia i siostry, Bóg jest cudowny. Kończę dzisiejsze rekolekcje tą postacią. Ale czegóż mógłbym wam życzyć, żeby Duch Święty wyrwał was z butów? Amen.